konsekwencją złożenia tego oświadczenia ze względu na charakter, tego, o czym pani, niepokojący charakter tego, o czym mówiła pani Paliga, takie spisane i jej oświadczenie trafiło natychmiast do komisji antymobbingowej i antydyskryminacyjnej działającej w szkole. Na tym posiedzeniu była obecna pani pełnomocnik do spraw przeciwdziałania dyskryminacji, przewodnicząca tej komisji, także tutaj ona też miała okazję wysłuchać oświadczenia stanowiska pani Anny Paligi. Komisja rozpoczęła już działanie. Wiem, że w poniedziałek jest planowana pierwsza rozmowa. Komisja jest tym ciałem, którego zadaniem jest rozpoznanie sprawy, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, zebranie pełnego obrazu, i ja czekam na ustalenia komisji i rekomendacje komisji dotyczące dalszych kroków, które należy podjąć. Pani profesor, pani rektor, czy jeszcze do czasu ustaleń komisji, która zostanie, jak usłyszeliśmy, po raz pierwszy spotka się w poniedziałek w tej sprawie, zamierza pani jeszcze jakieś ruchy wobec tych wskazanych w oświadczeniu wykładowców także wykonać? Czy na razie wstrzymuje się pani od jakichkolwiek jeszcze innych ruchów poza właśnie działaniem tej komisji powołanej w szkole? Pytam wprost, czy ci wykładowcy, nie wiem, zostaną zawieszeni na czas wyjaśnienia tej sprawy? Oczywiście w trakcie prowadzenia tego rodzaju postępowania ważne jest zapewnienie transparentności, ważne jest zapewnienie zachowania zasad, które nie pozwalają w jakikolwiek sposób wpływać na ustalenia komisji, na jej pracę, ale również nie pozwalają wpływać bezpośrednio na osoby, które mogą mieć wiedzę w sprawie. Więc jestem w trakcie ustalania kroków, jakie należy podjąć. Również muszę brać pod uwagę oczywiście regulacje prawne. To jest bardzo trudna sprawa, trudna oczywiście ze względu na osoby poszkodowane. Pani Anna Paliga mówiła o swoich doświadczeniach, ale w nich uczestniczyli, nawet tylko w tych wydarzeniach, które ona przytoczyła, uczestniczyli również jej koleżanki i koledzy, więc nie ona jedyna byłaby osobą poszkodowaną. Musimy, konieczne jest zadbanie o poczucie bezpieczeństwa i wsparcie dla tych osób, ale z drugiej strony też jesteśmy zobowiązani do tego, żeby brać pod uwagę dobro osób, w stosunku do których pojawiają się zarzuty i zastrzeżenia. Chodzi o dobre imię. I moim obowiązkiem, ale też obowiązkiem komisji jest zadbanie o to, żeby prawa obydwu stron były przestrzegane. Czy w pani odczuciu jakiekolwiek działania, które mogą dziwić człowieka niezwiązanego ze środowiskiem artystycznym, które tłumaczone są ekspresją, specyfiką tego zawodu, także pewną szczególną relacją między wykładowcami a studentami, czy pewnego rodzaju metodą nauczania, czy my jesteśmy takie zachowania w stanie właśnie usprawiedliwić z punktu widzenia działań artystycznych, działań pedagogicznych, metody nauczania, metody uzyskiwania tego efektu, który artysta chce uzyskać na scenie? Czy to jest w stanie usprawiedliwić na przykład bicie, krzyki, bluźnierstwa i tak dalej, i tak dalej? W moim odczuciu absolutnie nie. Proces twórczy, a
I edukacja w procesie twórczym, kształcenie w procesie twórczym musi przebiegać w warunkach poczucia bezpieczeństwa, w warunkach poczucia swobody wyboru. Nie może dochodzić do sytuacji, kiedy ktokolwiek, którykolwiek z twórców, współtwórców przedsięwzięcia artystycznego ma poczucie przymusu, doświadcza strachu, lęku i poczucia, że znalazł się w pułapce. W warunkach szkolnych tym bardziej. Ten proces musi przebiegać w przestrzeni bezpiecznej, w przestrzeni opartej na zaufaniu i sygnały. Proces twórczy jest, angażuje emocjonalnie, jest eksploatujący. To nie ulega kwestii, ale tym bardziej wszyscy uczestnicy tego procesu muszą uwzględniać sygnały drugiej strony, a na pewno nie ma najmniejszego usprawiedliwienia, żeby posuwać się do zachowań nacechowanych agresją, czy to werbalną, czy to psychiczną, czy to fizyczną. Nie może być elementem procesu. I chyba tyle. Absolutnie moje przekonanie jest nie. To nie jest usprawiedliwienie.